Jest z nami Rafał Brzozowski, zawodnik drużyny Gwiazd. Jak podoba się idea takiego turnieju? Czy dzisiaj można powiedzieć, gramy w takim niecodziennym składzie, bo połączyliśmy dwie drużyny, dlatego że jest to czas sylwestrowy i dużo artystów też ma próby koncertowe i to, co się udało dzisiaj zmontować z naszą drużyny, to sama esencja, która przyjechała dzisiaj pograć. Gramy z drużyną Parlamentu i uzupełniamy się troszeczkę, więc jesteśmy pierwszy raz tutaj na takim turnieju w moim rodzinnym mieście, z czego się bardzo cieszę, że takie turnieje tu się dzieją, ponieważ uważam, że sport w ogóle, tego typu turnieje powinny się odbywać częściej i w takiej fajnej oprawie. Im więcej się tu będzie działo, tym na pewno będzie ten sport w tym mieście się rozwijał, a na to bardzo mocno liczę. Mówił pan, że nie przyjechały wszystkie gwiazdy, jakie miały przyjechać, a kto miał jeszcze zaszczycić Nowy Dwór swoją obecnością? Wojtek. To znaczy nie powiem w tej chwili dokładnie wszystkich nazwisk, ponieważ staraliśmy się z tych osób, które zostały, jeszcze zmontować drużynę. Natomiast wiem, że gdyby to było na pewno w pierwszych dniach Nowego Roku, byłoby tutaj osób dużo więcej. Wiem, że Marek Kościkiewicz w ostatniej chwili odmówił, że nie może przyjechać ze względu na próby koncertowe. Marcin Mroczek też się wczoraj rozchorował, miał jeszcze być razem tutaj z nami i wielu, wielu jeszcze innych artystów. Myślę, że ta idea będzie kontynuowana i w przyszłym roku, może już w turnieju noworocznym, przyjedziemy troszkę silniejszą ekipą, będzie nas tutaj dużo, dużo więcej, ale i tak jest sympatycznie, bardzo dobrze wszystko zorganizowane, a poziom sportowy naprawdę mega wysoki, tu ciężko naprawdę się gra. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.